Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Słuchajcie, zapraszamy Was na kolejny odcinek. Dzisiaj pokażemy Wam śniadanie w Dumaguete na samych bulwarach, tutaj przy samym morzu, na samych deptakach. Jesteśmy właśnie z Christine, zawieźliśmy Emilię do szkoły, ale tego Wam nie pokazywałem. I zapraszamy Was na śniadanie. Jak to wygląda na Filipinach? W dobrej filipińskiej restauracji. Zaczynamy! A więc tak, słuchajcie, jesteśmy w restauracji, która się nazywa Sans Rival. To jest jedna z bardziej popularniejszych restauracji w Dumaguete. Oni mają kilka oddziałów, ale no, o restauracji za chwilkę Wam więcej powiem. Na razie zamówmy sobie jakieś śniadanie. Jak pewnie widzicie, tak przykładowo podam, że 300 peso to jest taka cena, którą widzicie w tym momencie na ekranie. I są oczywiście tak, filipińskie śniadania. To czyni boneless bangus, czyli ryba bez kości. Placki continental breakfast, czyli no w zasadzie takie bardziej międzynarodowe. Szakszułka, to jest chyba bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, izraelskie, tak? Izraela? Ale ja chyba pójdę, słuchajcie, w coś ciekawszego, w Act Benedict. Bo to mi akurat smakuje i ciekawy jestem, jak będzie wyglądał. Albo jeszcze można takie, no, półmiski, powiedzmy, miksu zamówić. What are you taking, Christine? Szakszuka. Szakszuka? You sure? Dobra, Christine idzie... And continental breakfast? Two breakfast? No dobra. No to dobra, słuchajcie, no to przynajmniej jak tutaj jesteśmy, to pokażemy Wam, jak to wszystko wygląda. To bierzemy tak, szakszukę, jajka Benedykta i continental breakfast? Aha, czyli no... Jam... Taki mix, wszystko. Dobra, no to zamawiamy. Nie, I don't want to say that. Nie, no słuchajcie, zamówiliśmy śniadanie, zamówiliśmy, tak jak widzieliście, trzy śniadania w sumie. Pokażemy Wam, jak one wyglądają, bo są naprawdę no, fajnie podane. Jeżeli chodzi o restaurację Sans Rival, to jest naprawdę jedna z bardziej popularnych restauracji tutaj w Dumaguete. Oni mają jeszcze w kilku punktach w Dumaguete te restauracje i są naprawdę bardzo, bardzo dobrej jakości jedzenia. I nie są jakieś tam mega drogie. Przeważnie, znaczy, słuchajcie, zaprosimy Was kiedyś na lunch czy na kolację tutaj, to zobaczycie sobie to osobnym razem. Śniadania są bardzo dobre, ale ta restauracja nie tylko słynie z tych śniadań, bo czy też z obiadów. Oni tak naprawdę słyną z tego, że są piekarnią ciastek różnego rodzaju, tortów i innego typu rzeczy. I najbardziej są znani z takich specyfików z Dumaguete, czyli salvanas. Salvanas? Selvanas. Selvanas. Selvanas to są takie okrągłe ciasteczka, przepyszne, które ludzie zabierają na wynos do różnych rejonów Filipin, bo po prostu oni to uwielbiają, to bardzo często się zabiera... No, zobaczcie, nawet wybór herbaty. Kto by pomyślał, na Filipinach herbatę czasami też się pije. No, Christine nie pije kawy, Christine w zasadzie w ogóle nie pije alkoholu, więc herbatę sobie piję tutaj od czasu do czasu zamiast kawy. I oczywiście, też bym nie zapomniał powiedzieć, śniadania oczywiście są wliczone w cenach kawy, czy soków, czy herbaty, czy cokolwiek tam innego, więc te ceny też, bierzcie to przez ten pryzmat, że już niczego dodatkowo w zasadzie nie musicie zamawiać do tego śniadania. Ale te salvanas są naprawdę tak popularne, wszędzie wszyscy je wysyłają. My bardzo często latając do Manili, jak lataliśmy wcześniej, teraz już mniej oczywiście latamy, braliśmy je dla rodziny Christine, no bo wszyscy je po prostu uwielbiają i nawet braliśmy je na Sikihor bardzo często, bo nawet znajomi je prosili, słuchaj, kup mi paczkę salvanas. One są pakowane po 10 sztuk na wynos w takim plastikowym pudełku, no i trzeba je trzymać oczywiście w lodówce, bo tam jest taka masa w środku, bardzo rozpływająca się i lepiej je trzymać w zimnym pomieszczeniu, znaczy w zimnym pojemniku. I chyba teraz bodajże są 4 smaki, o ile dobrze pamiętam. Nie pamiętam jakie, ale najbardziej to jest popularne, były dwa zawsze, czyli butter, czyli tak jakby maślane i czekoladowe. I pewnie zrobimy tak, słuchajcie, że po śniadaniu, jak już zjemy sobie na spokojnie, to zamówię jeszcze na deser
tak żebyście zobaczyli, jak to wygląda, bo to jest naprawdę, będąc w Dumaguete, trzeba to spróbować, bo to jest obowiązkowe, naprawdę. No dobra, moja kawusia już przyszła. Co prawda dostałem oczywiście cukier, który lubię, ale krem przyszedł, mleko przyszło w proszku. Mogę teoretycznie ich poprosić, żeby mi przynieśli to świeże mleko, tak to się nazywa na Filipinach, fresh milk, ale chyba zrezygnuję. Napiję się czarnej kawy dzisiaj, bo nawet w sumie, jakoś nie wiem, bardziej mi czarna kawa dzisiaj podeszła. No a Krystyna ma swoją herbatkę już. Poprosiliśmy oczywiście, żeby zaserwowali wcześniej napoje. I teraz czekamy dalej na śniadanie. Jak przyjdą, dam wam znać. No a tutaj oczywiście muszę wam jeszcze pokazać, gdzie się znajdujemy, bo pewnie nie wiem, czy ktoś z was kojarzy, czy też nie, ale jesteśmy na samych deptakach. Tam pewnie w oddali, postaram się wam przybliżyć, jak tylko i wyłącznie będę mógł, ale właśnie odpływa Ocean Jet prom do Sikihor. Na Sikihor, a tam jest wyspa Sikihor. Tam w oddali, co widzicie. Znaczy, no, wy widzicie w oddali, ja to widzę troszeczkę bliżej, ale wiecie, o co mi chodzi. Yep, here. Thank you. And check szybka. Yeah, there. Yeah. Thank you. Oh, just. Okay. Dziękujemy. No, więc słuchajcie, zobaczcie, tak przyszło śniadanie. To są oczywiście jajka Benedykta. To jest szakszułka. Szakszułka. A to jest Continental Breakfast. No, pieczywo, owoce, masło i dżem. Ale ja najbardziej jestem z jajeczek zadowolony, bo wyglądają naprawdę super. I tej szakszułki, która też jest rewelacyjna. Dobra, my zaczynamy szamańsko. Że naprawdę, naprawdę wyśmienite jedzenie. Jajeczka fajnie zrobione. Aż mi widelec zleciał. Dobrze, że się nie pobrudziłem. How is the krzakszyłka? No, dobre. A tego jeszcze na razie nie ruszaliśmy. Znaczy nie, Krystyna już zabrała jakieś tam pieczywo do tego. No. No i oczywiście soczek dodatkowo, kawusia, super. I żebyście nie myśleli, że my tak jemy codziennie. To jest poniedziałek, czyli mój dzień wolnego, więc mogę sobie na to pozwolić, bo i tak mnie zawozimy do szkoły. Normalnie to mam jakieś swoje śniadanie w domu, ale raz na jakiś czas fajnie wyjść i coś takiego zjeść. A jeszcze dodatkowy atut tego to jest to, że przynajmniej mogę wam pokazać, jak wygląda jedzenie na Filipinach. Co można kupić i ile kosztuje. No i hop siup, szybka zmiana. Ustaliliśmy z Krystyn, że ja będę kończył krzakszyłkę, a ona się zajmie owocami. Krzakszyłka, słuchajcie, naprawdę próbowałem już, super jest. Porcja jest wystarczająco duża. No tutaj, co tutaj można powiedzieć, no to jest chyba jajko, bodajże bardziej taki sos pomidorowy z jakimiś tam innymi dodatkami, ale ogólnie lubię krzakszyłkę. To jest takie bardziej odświeżające, bym powiedział. Takie świeże i jadłem już w różnych miejscach i zawsze mi, słuchajcie, smakowało. I tutaj uważam, że jest jedno z lepszych na pewno. No a same owoce, to Continental Breakfast, no to nic specjalnego. Jeżeli ktoś nie jest głodny, chce sobie tylko taki półmisek zjeść sobie owoców i tam jakieś pieczywko do tego, no to jest super. No. A jajka oczywiście już wszamałem wcześniej. Nie była to jakaś duża porcja. No a podobno niby śniadanie musi być zawsze najlepsze, więc przynajmniej ja przynajmniej z tego wychodzę założenia. I później na obiad już jem zdecydowanie mniej i na kolację też mniej. Przynajmniej staram się zjeść mniej. No i słuchajcie, jest już po godzinie 8 rano, dokładnie 8.05. Jak widzicie, miasto się budzi do życia. My też... No bo można powiedzieć tak, nie jest zbyt dużo restauracji otwartych o tak wczesnej godzinie, jakbyście myśleli, bo jednak mało kto przychodzi na śniadania, raczej obcokrajowcy tylko i wyłącznie, no czasami Filipińczycy też, ale przeważnie te śniadania to są tak skierowane dla obcokrajowców, którzy gdzieś są tutaj w hotelach, więc nie wszystkie restauracje się otwierają. Na przykład restauracje międzynarodowe w większości, które my bardzo często odwiedzamy, no to się otwierają o godzinie 9 albo 10 dopiero rano. No dla nas to jest już za późno.
bo do tego czasu o 10.40 musimy odebrać Emilię, dlatego no, szukamy jakichś takich restauracji za każdym razem i za każdym razem inną, żeby wam pokazać, które wiemy, że się otworzą wcześniej. Już mamy plan na następną, na przyszły poniedziałek, ale to dopiero zobaczycie za jakiś czas. A tam, słuchajcie, właśnie na horyzoncie widać Fast Cata. To jest taki duży prom, dosyć szybki. Też wam postaram się to przybliżyć. I ten Fast Cat płynie do Dipolok czy Dapitan? Zawsze zapominam. No ale to jest na Mindanao i tej wyspy nawet stąd nie widać. Ona jest tam za Sikihorem, tam jakby za horyzontem. Co ten prom zawsze mi się podobał, bo on tak śmiesznie wygląda. Zobaczcie, tak jakby dwukadłubowiec. Po środku są miejsca na samochody, a u góry się siedzi. I chyba w środku też gdzieś... Nie, i tylko chyba u góry się siedzi. I on w ogóle płynie zdecydowanie szybciej niż inne promy do Dipologu. Tak jakby ktoś chciał się po prostu dostać na Mindanao wyspę. A normalny prom, który tam płynie, to jest ten, który stoi tutaj w porcie teraz. I on jest, no chyba dwa razy dłużej się płynie. Nie pamiętam teraz, ale chyba 2 czy 3 godzinki się płynie do Dipologu. Tym szybkim promem, bo tym wolnym to północy dosłownie. No dobra, słuchajcie, miałem zamówić dla was salwanas, żebyście jeszcze zobaczyli, jak wyglądają. Niestety nie da się zamówić teraz na sztuki o tej godzinie. Tylko i wyłącznie serwują śniadania o tej godzinie. Normalnie jak otwierają drugi jeszcze sklep, który mają tutaj za rogiem, tam przeważnie sprzedają ciasta i w restauracji też można normalnie nawet salwanas zamówić na sztukę. Ale w tamtej drugiej można kupić tylko 10-opak. My na ten moment jesteśmy już tak pełni, że w sumie to nawet dobre rozwiązanie, bo ani Christine, która uwielbia te salwanas i nawet ostatnio mówiła, że tak dawno ich nie jadła, żeby z chęcią zjadła, dzisiaj powiedziała, że nie ma takiej opcji, bo po prostu jesteśmy całkowicie pełni. My, słuchajcie, za całe to śniadanie, to co widzieliście tutaj na stoliku, za te 3 dosłownie śniadania, plus herbata, kawa i 3 soki i woda jeszcze, która oczywiście była wliczona w cenę, zapłaciliśmy 850 peso. No to widzicie na ekranie, ile to jest, tak żebyście mieli wgląd w to. No a tutaj jeszcze Christine wzięła resztę tych owoców i to pieczywo, co zostało, na wynos. No bo to możliwe, że po prostu wrzucimy do lodówki, a Emilia sobie później zje te owoce. No bo biedna dziewczynka musi w szkole siedzieć i nie jeździ z rodzicami się bawić w tego typu fajnych restauracjach, jak na przykład teraz. My, słuchajcie, wychodzimy stąd i jedziemy parę rzeczy pozałatwiać, bo dzisiaj, jeżeli mam dzień wolnego, no to z Christine chcę jej pomóc jak najbardziej i musimy jechać odebrać cioci wyniki ze szpitala, później jedno miejsce odwiedzić i później jeszcze jedziemy zrobić normalne zakupy dla nas, żeby zabić się do domu i pojechać Emily odebrać. Tak, żeby już poniedziałek do godziny 11 do 12 był załatwiony. No ale słuchajcie, żeby nie było, że kłamie, czy oszukuje, czy coś innego, jest 850 peso. Szakszyłka 265 peso. Egg Benedict 360, czyli najdroższe. No i Continental Breakfast 225 peso. 850 total. Cash zapłaciłem, dałem tysiaka. 50 peso zostawię na piwku. 50 peso to wydaje mi się, że jest wystarczająco. Oczywiście na polskie warunki każdy by powiedział, że to jest bardzo, bardzo mało. Natomiast na filipińskie warunki to naprawdę, słuchajcie, nie jest źle. Zostawić 50 peso na piwku. Na Filipinach też się zostawia napiwek. Czasami niektóre restauracje wliczają ten napiwek już później w rachunek, ale to zdarzyło się tylko i wyłącznie w takich jakichś tam resortach. No to wtedy oczywiście już nie płacę na piwku. Także tutaj zostawiam 50 peso i my jedziemy dalej. No i jak już pewnie zwróciliście uwagę, jest godzina 10.30, czyli czas odebrać Emilię ze szkoły. Jak co poniedziałek, ja ją odbieram razem z Christine. Pozałatwialiśmy naprawdę bardzo duże rzeczy, nawet nie byłem w stanie za bardzo nagrywać, bo jeździliśmy od miejsca do miejsca, jak dzisiaj była możliwość, żeby jechać samochodem, a ja nie byłem w pracy, więc naprawdę załatwiliśmy różnego rodzaju banki. Zrobiliśmy najlepsze jeszcze nawet zakupy, zawieźliśmy te zakupy do domu, no bo to było przeważnie jakieś mięso i takie rzeczy, które powinny trzymać być w lodówce. Nawet zapas lodów dla Emily i Christine. Także jesteśmy mega szczęśliwi. No i teraz idziemy tylko Emilię odebrać i do domu. Ale to jeszcze ją zobaczcie, jak uśmiechnięta wyjdzie ze szkoły. Ale zanim odbierzemy jeszcze Emilię, chciałbym wam wyjaśnić pewną kwestię, bo ogólnie ja zawsze wychodziłem z założenia, przynajmniej poprawcie mnie, jeżeli jestem w błędzie, że w Polsce jest system nauczania skonstruowany w ten sposób, że jeżeli ktoś się urodził w jakimś konkretnym roku, to idzie do konkretnej klasy. Przynajmniej zaczyna tak podstawówkę,
w jakimś tam określonym wieku. Teraz już nawet nie pamiętam, ile dokładnie to jest. 7 lat bodajże, chyba, czy 6. Ale jeżeli na przykład urodził się, tak jak ja, w 85, no to jest z rocznika 85 i bez różnicy, czy się urodził w styczniu, czy też w grudniu, ale w tym roku idzie do tej klasy. Natomiast na Filipinach jest tak, jak system chyba, ja o tym nie wiedziałem, jak w większości innych krajów, że jeżeli urodzili się do rozpoczęcia roku szkolnego, to mogą iść do tej klasy, ale jeżeli ktoś się urodził na przykład już miesiąc po rozpoczęciu, no to musi czekać cały kolejny rok, żeby iść do tej klasy. Wiecie, o co mi chodzi. To jest takie troszeczkę dziwne dla mnie, znaczy dziwne, może inne niż na przykład do czego przywykłem w Polsce, no ale akurat pech tak chciał, że Emilia jest z grudnia, jak pewnie wiecie. I przez to jest troszeczkę, no, systemowo, nie wiem jak to nazwać, nie poszkodowana, ale musi po prostu czekać jeszcze rok, żeby oficjalnie zacząć szkołę. Dlatego też wyszło tak, że ona jest teraz w tym Kinder 1, czyli tej pierwszej podstawowej klasie, jako na drugi semestr. Bo ja już wam to tłumaczyłem w poprzednich odcinkach, że po prostu wzięliśmy ją tylko na pół semestru, no bo już skończyła te 4 lata i może chodzić te drugie pół semestru. Ale w tym roku, znaczy w 2024, skończy niby tę pierwszą klasę, ale nie skończy jej oficjalnie. Bo od przyszłego roku szkolnego, czy też od tego samego roku 2024, będzie szła jakby od początku w tym samym systemem, czyli będzie powtarzała to. Nam zależało na tym, żeby ją puścić jak najwcześniej do przedszkola, do szkoły, żeby właśnie zaczęła integrować się z innymi dziećmi, nie takimi, które zna na co dzień, tylko po prostu innymi. I wydaje mi się, że to jest ciekawe rozwiązanie, zawsze coś się więcej nauczy. Oprócz tego oczywiście my ją też w domu uczymy, ale to już pomijam to. Także to w ramach tak wyjaśnienia, jak wygląda edukacja na Filipinach. No, idzie, idzie. Go there. Mhm. Super. No, idziemy, chodź. Cześć, misiu. Chodź tutaj. Dobrze. Dawaj całusa. No. Nie, idziemy. Gdzie? Na Pomaryka. Tak. Gdzie? Hypermark. Hypermark? Nie ma Hypermark. Proszę. Nie ma, proszę. Jutro. Tomorrow. Nie jutro. Tak, jutro. Nie! Hej! Tata! No co? Dobra, jedziemy do domu. Bye, 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 Mary! Bye! Bye. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. My się zbieramy do domu. I... Tak, twój, twoje? Tak, twoje. Twoje, a... Auto! No tak, no, twoje auto. Dziękujemy za oglądanie. Widzimy się za kilka dni w kolejnym odcinku. Czekam na wasze komentarze i mam nadzieję, że wam się podobało. Pa!